Cześć. Zacznijmy może od naszego pomnika, który ma się, jak widać, dobrze. Auto do stania, do oglądania i do weekendowych przejażdżek, ale ostatnio kolega Robert Ziole Automotive tak mi namieszał w głowie, że stwierdziliśmy, że może jakieś auto zbudujemy tanim kosztem i auto, które będzie nam dawało frajdę z jazdy, natomiast nie będziemy się bali, że coś rozwalimy. No i kupiliśmy Porsche. Prawie Porsche. Dobra, gimbal już działa, chłop w szoku był, dlatego się pewnie wykrzaczył. No ale dobra, tak jak widzicie, Volkswagen New Beetle. Dlaczego New Beetle? Samochód bardziej nietuzinkowy na pewno, od jakiegoś Golfa czy Audi. No nikt o normalnych zmysłach by nie kupił Beetle'a na tor. Także to, także to musiało tylko dwóch nienormalnych ludzi zrobić. No ale dobra, no i mamy tego New Beetle'a, tak? Samochód ma ciekawsze kształty pewnie od Golfa. Pewnie jest też trochę lżejszy, ze względu na te wszystkie błotniki są plastikowe. No właśnie, co ciekawe, to nie wiedziałem nawet, bo miałem New Beetle'a, znaczy nie New Beetle'a, tylko Beetle'a, The Beetle'a dokładnie, tego późniejszego w Cabrio. I tam było normalnie z blachy. Tutaj błotniki są, co ciekawe, plastikowe. A, jeszcze co mi mówiłeś? Żeby ściągnąć zderzak, tak? Tak, żeby ściągnąć zderzak, no właśnie. Zderzak razem z błotnikiem. Tak, żeby ściągnąć zderzak, pierw musimy zdemontować błotniki i ogólnie to jest całość, musimy po prostu zdemontować i dopiero rozczepiać, nie? I tak samo z przodu, tak samo z tyłu, tak? No dobra, pokażemy może środek jeszcze, jak wygląda. Tak, jak już jesteśmy przy wnętrzu, to od razu można powiedzieć, że jest ciekawa pozycja za kierownicą. Tak, ciekawa pozycja. Siedzimy na środku samochodu dosłownie. Nad głową jest miejsca tyle, że można siedzieć w bardzo wysokim cylindrze. Przedniej szyby. W dwóch kapeluszach. Ogólnie to jest. No może wsiąść ty z drugiej strony. Ogólnie jest masakra, jak w jakimś wanie. Fotela nie mam najniżej opuszczonego. Rękę prawie mogę wyprostować. No. Mam 1,75 m wzrostu. Do przedniej szyby nie ma opcji, żeby sięgnąć. A do tylnej. Tak, to jest. Pokazać tylną. Prawie, też. Że tak samo, nie? Tak, mam tyle samo, taką samą odległość do tylnej, jak i do przedniej. No dobra, ale wnętrze to tylko. Otwórz tam pod maską. Pod maską 1,9 TDI, 90 koni, ale zrobimy 130 koni. Będzie szło. Nie, tutaj Łukasz oczywiście żartuje. Jak ma być na tor, to jest benzyna 1,8 turbo. 1,8 turbo, seryjnie 150 koni, tak? Tak, dokładnie. No i to może pokrótce, jakie mamy z grubsza plany. Tak jak mówiliśmy, auto ma być budżetowe, żeby pokazać sobie, a i wam, jak zbudować w miarę budżetowy samochód do sprawienia przyjemności z jazdy, tak? Jakie tam modyfikacje? Jeżeli chodzi o silnik, no to pewnie jak większość ludzi, którzy tuningują 1,8 turbo, wtryski, cewki, świece, dolot, wylot, większa turbina, jesteśmy w stanie osiągnąć prawie 300 koni. Tak jest. Robert troszeczkę się tam zna na modyfikacjach silnika, więc on się tym zajmie, bo ja to z tego jestem tak tyle o ile. Z kolei ja zajmę się prawdopodobnie stylistyką. Stroną, tak, troszkę stylistyczną i zawieszeniowo, jakieś felgi, takie rzeczy. No będziemy starać się korzystać oczywiście z jak najwięcej z naszej oferty, ale no, na pewno coś trzeba będzie spoza oferty zastosować. Będziemy was też informować o kosztach, jakie są poniesione, ile takie części kosztują. Przykładowo Robert, samo auto? Tak, samochód był relatywnie tani. Wydaliśmy na niego dokładnie 5600 zł. Silnik zdaje się być zdrowy, wnętrze nie jest zniszczone. Ogólnie cały samochód jest w całkiem dobrej kondycji. No jak za te pieniądze to tak, pomimo tego, nie ma się tego przyczepić. Ale tu ma rysę. Niestety, ma jakieś znaki codziennej eksploatacji. No ale auto w innym celu, także takie tematy są drugorzędne. Dobra, to może podnieśmy jeszcze do góry, zobaczymy. Z ciekawostek, zanim podniesiemy do góry, pokażmy jeszcze ten spoiler. Właśnie. Tak. To jest coś ciekawego, czego no ja nie wiedziałem. Robert też dowiedział się podczas szukania samochodu. Tak, wersja 1.8 turbo, tylko ma elektryczny spoiler przy dachu. No właśnie. To taka jakby Panamera, nie? No. Spoiler otwiera się oczywiście automatycznie przy prędkości powyżej 150 km na godzinę.
a w wersji po 2004 roku bodajże otwiera się już przy 90 na godzinę. Można go też oczywiście otworzyć, zamknąć ręcznie, tak jak to zrobiłem przed chwilą. No. A, co ciekawe jeszcze, co mnie zaciekawiło, po raz pierwszy widzę takie rozwiązanie, że lusterko jest jednocześnie zawiasem. Zawiasem drzwi. Jeden zawias mamy tam na dole, a drugi zawias to lusterko. O. No dobra, to podnosimy w górę. Ok, auto mamy w górze, więc możemy pokazać, jak wygląda od spodu. Troszkę stało, więc niektóre elementy mają jakiś rdzawy nalot. Na szczęście silnik mocno nieulany. Jakieś drobne eksploatacyjne tylko bycie zapłacenie. No, także nie jest najgorzej, jak na taki przebieg. On to ma ponad 200 tysięcy. Tak, 270. Tak jest, no jak widać te zaciski, nie? Troszeczkę też pognite i tak dalej, ale to akurat nas nie boli, bo wpadną jakieś inne zaciski, inne tarcze hamulcowe. No wiadomo, na tor musi być cały układ hamulcowy wymieniony, wszystkie elementy zawieszenia. No, no to tam, no, wiadomo, robić. Podnoszenie mocy wiąże się też z... Wiadomo, nie sztuka jest się rozpędzić, ale trzeba to zahamować. Tak jest, dobra, podłoga jak widać całkiem niezła, wydech i tak wleci inny. O, tutaj widzę, nasi byli, bo już jest ładnie posmarkane. No dobra, wydech na pewno coś pomodzimy, zawieszenie też, hamulce też, a podłoga nie najgorsza, także... Nie, no, no. Nie najgorsza, to całkiem ładna. Nie jest najgorsza. Nie jest bardzo biała. No dobra, koniec bitla, to może czas zakończyć też nasz pierwszy odcinek na temat budowania budżetowego Risco. Auta do zabawy. Tak, no to co, to na razie, do usłyszenia, cześć. Do usłyszenia, cześć.